najbliższym odcinku Polonia Express. Co wydarzyło się w meksykańskiej haciendzie Santa Rosa latem 1943 roku? Santa Rosa to najbardziej polskie miejsce w Meksyku. Jak żyje się na kanadyjskich Kaszubach i co latem robią tam polscy harcerze? Kanadyjskie Kaszuby? Brzmi to fantastycznie. W najstarszym mieście Ameryki można kupić polskie pierogi i bigos. Jest tam też polska kiełbasa z barbecue. Nie jestem pewny, jak to ma brzmieć. Santa Rosa? No, nie. Nie, jeszcze raz. O, i Marek, tutaj jest napisane, jest tam też polska kiełbasa z barbecue? Czy chciałeś, żeby to było barbecue, czy z grilla? Bo w Polsce się nie używa słowa barbecue. Może nagram tak i tak.